W lipcu w Chorzowskim Centrum Kultury miał miejsce pierwszy letni przegląd spektakli komediowych. Na deskach chorzowskiej placówki zaprezentowali się aktorzy wrocławskiego Teatru Komedia. W ciągu 3 dni Dolnośląski Teatr zaprezentował 5 spektakli. My należymy do miłośników wrocławskiego Teatru Komedia, bo od już paru dobrych lat współpracujemy i gościmy ich tutaj kilka razy w roku. W związku z czym spora grupa już wielbicieli teatru się zebrała i pomyśleliśmy, że może w tym roku po raz pierwszy zorganizujemy taki przegląd spektakli komediowych wrocławskiego Teatru Komedia. Stwierdziliśmy po rozmowach z dyrektorem teatru, że można zorganizować właśnie taki przegląd w weekend lipcowy. Muszę przyznać, że jak padło takie hasło, żebyśmy tu przyjechali, to nie wahaliśmy się, dlatego że jesteśmy tutaj bardzo, bardzo ciepło przyjmowani. Też ze swojej strony staramy się bardzo poważnie traktować to zadanie, które mamy tu do wykonania na scenie. I może też dlatego ta energia jest z jednej i z drugiej strony tak pozytywna. Przestaliśmy się bać chorzowskiej publiczności, a to już jest dobrze. Już wiemy, że jak wchodzimy na scenę i widzimy uśmiechnięte buzie, to już jest ten plus dla nas taka trampolinka, od której możemy się odbić. Myślę, że nas lubią trochę. My ich też bardzo lubimy, bo jest wyjątkowa rzeczywiście publiczność. Bardzo nas ciepło przyjmuje. Mamy nadzieję, że ludziom się podoba to, co robimy. Staramy się maksymalnie. O teraz całym okresem próbujemy, żeby dobrze wyszło. Staramy się, żeby to była jakaś ranga taka profesjonalna przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że jest, bo z tego, co wiemy, to ludzie wychodzą zadowoleni. Gra nam się tu fajnie, przyjemnie. Publiczność bardzo dobrze reaguje. Jeździmy sporo po Polsce i mamy takie rozeznanie, jak w różnych regionach Polski różnie reagują. I co ciekawe, tutaj na Górnym Śląsku ludzie pomimo rzeczywiście wielokrotnie ciężkich warunków, czy pracy, czy życia, czy to trudno nam powiedzmy oceniać, ale tak wiemy przynajmniej, że coś takiego się dzieje, bardzo pozytywnie są nastawieni do rozrywki, są uśmiechnięci, zadowoleni, bardzo przyjaźni, o tak. Przegląd rozpoczął się 11 lipca spektaklem Mayday 2. Obaj mają na imię czoło. Po sukcesach Maydaya 1, bardzo dużych, polskich i światowych, myśmy się zdecydowali zrobić u siebie w teatrze Maydaya 2 opowieść, dalsze losy głównego bohatera, jego rodziny, jego dzieci, bo już są dzieci w tym spektaklu. Hasło Mayday jest jednoznaczne tutaj, my nie liczymy na pomoc, natomiast główny bohater potrzebuje zdecydowanie pomocy i absolutna farsa, komedia omyłek. Dużo się dzieje w dużym tempie, nieskromnie powiem, bardzo dobre aktorki grają i zapraszamy serdecznie, 2 godziny fajnej zabawy. Kolejnego dnia wystawiono edukację Rity. Spektakl nowy, gdyż jego premiera odbyła się w grudniu zeszłego roku. Robię to trwało. Jak wychodzi spod suszarki, to na głowie ma siano. Mam siano, rżysko. Niestety z powodu niesprzyjającej pogody planowane plenerowe wystawienie sztuki Psychoterapia na ulicy Jagiellońskiej nie doszło do skutku, a przedstawienie widzowie mogli obejrzeć ponownie w progach Chorzowskiego Centrum Kultury. Spektakl jest interaktywny, rozmawiamy z publicznością, bawimy się troszkę, leczymy, to jest psychoterapia, czyli seks w życiu człowieka, to taki temat, który wszystkich dotyczy. W ostatni dzień przeglądu wrocławscy aktorzy zaprezentowali widzom komedię 3 razy łóżko. Za jedno i za drugie. To muszą być go zabić 3 razy, bo rzucił mi ten pojazd. Są to 3 odsłony o parze, która się rozchodzi, schodzi, a potem już jest w wieku takim bardziej dojrzałym. I generalnie wszystko obraca się wokół interakcji damsko-męskich, a na samym końcu jeszcze w to wplecione są ich dzieci. Właściwie znajomi, którzy oglądają, moi znajomi, którzy oglądali, mówili, że to są właściwie dialogi wyciągnięte z życia. Kolacja dla głupca to spektakl wieńczący pierwszy letni przegląd spektakli komediowych. A jak się dowie, dlaczego pan go zaprosił? Jesteśmy bardzo ostrożni. Żaden z naszych gości nie dowiedział się nigdy, dlaczego został zaproszony. No i wyszedł, widzi pan. No. Strasznie głupie to jego nagranie. Udaje dowcipnego. Chce pan posłuchać? No. Kto on? Franciszek Minion, chwila, bo wyszedł sądzę. Czy to wróciwie sposób na kupiatowość? O, historia nie jest niby przyjemna, taka pozornie, natomiast dużo mówi o ludziach, dużo mówi o nas, o naszych przywarach, o naszych
wadach, ale też i zaletach. Broni generalnie nas wszystkich. Jest taka trochę inna komedia niż te farsy angielskie, które gramy często. Jest komedia francuska, która ma trochę inny tekst, jest dużo więcej w tekście, w pauzach. Tutaj jest, może to górnolotnie zabrzmi, ale trochę Czechowa w tym. Aktorom daje dużo satysfakcji artystycznej no i wymaga od nich wiele, bo ta sztuka jest wymagająca, ponieważ dużo się dzieje też między wierszami, jak w każdej dobrej sztuce, a nie tylko na skórce od banana i trzaskającymi drzwiami się to opiera. Aktorzy Wrocławskiego Teatru Komedia zapewniają, że nie raz jeszcze powrócą ze swoimi przedstawieniami do Chorzowa. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie miała, tak jak do tej pory, jakieś obopólne korzyści. Satysfakcja artystyczna dla nas, a dla Państwa jakiś relaks i parę chwil spędzonych, może poza rzeczywistością, która czasem skrzeczy, a czasami warto wpaść na te 2 godziny, oderwać się, wyłączyć się i pomyśleć sobie o bardzo przyjemnych historiach. Lekkie, przyjemne farsy, komedie to jest coś, co w dzisiejszym świecie ludziom jest bardzo potrzebne. A bo być może mają za dużo stresu, za dużo odpowiedzialności, a tu mogą przyjść, pośmiać się i wychodzą tacy zrelaksowani. Kiedy byłem studentem, organizowaliśmy kolację dla brzytulek. Zapraszało się możliwie najbrzydsze dziewczyny, a pod koniec posiłku przyznawało nagrodę.